wojskową, która została powołana właśnie do tego, aby prowadzić działania w cyberprzestrzeni. Podobnie Rosjanie, podobnie zresztą kilka innych państw. To już jest faktem. Jeśli ośrodek doskonalenia natowski w Tallinie, który zajmuje się właśnie cyberbezpieczeństwem i działaniami militarnymi w cyberprzestrzeni, wydaje coś, co nazywano Tallinn Manual. W tej chwili ukazał się drugi tom tego tallińskiego podręcznika. To jest próba zaadoptowania praw konfliktów zbrojnych, międzynarodowego prawa humanitarnego właśnie do warunków działania w cyberprzestrzeni. Więc próba odpowiedzieć na pytanie, kiedy mamy do czynienia z wojną, jakie są reguły postępowania, jakie działania są dozwolone. Autorzy zresztą znakomicie opracowanej koncepcji przyjęli bardzo prosty i czytelny punkt wyjścia. Otóż mówi się, że cyberprzestrzeń jest przestrzenią ageograficzną, czyli jakby rozciąga się wszędzie i nigdzie, jest zupełnie odrębnym światem. I to jest prawda, ale nie do końca, bo przecież cyberprzestrzeń tworzą serwery i te serwery fizycznie gdzieś stoją. Jeżeli jest przeprowadzany atak cybernetyczny, no to fizycznie gdzieś ten haker siedzi przy swoim komputerze i ten atak... Nie zawsze daje się to ustalić. Z pewnego miejsca wysyła polecenia. To prawda, ale to jest miejsce, to jest terytorium określonego państwa i to państwo ponosi odpowiedzialność za wszystko, co się na jego terytorium dzieje. To jest punkt wyjścia tej koncepcji. Oczywiście, ja mówię, jest to bardzo ciekawa koncepcja, chwała jej autorom, bo rzeczywiście zespół naukowców był znamienity. No i symboliczne miejsce Tallinn. Symboliczne miejsce Tallinn, ale powiedzmy sobie uczciwie, że jest to swego rodzaju proteza. Dlatego, że część państw, Stany Zjednoczone otwarcie wpisały do swojej strategii, że w przypadku ataku cybernetycznego mogą odpowiedzieć standardowo, czyli atakiem konwencjonalnym, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli w ramach samoobrony. Natomiast powstaje problem, który atak cybernetyczny zostanie uznany za akt wojny. NATO przyjęło rozwiązanie, że będzie to ocena każdorazowo każdego przypadku, czyli to będzie by case, tak? Czyli zawsze będziemy oceniać, czy to jest atak, czy nie. Nie ma wypracowanych kryteriów. No tak, ale jeśli my właśnie żeśmy przyjęli taką zasadę, to czy po prostu będzie czas na przedyskutowanie i podjęcie ewentualnej decyzji o odwecie? Tu jest problem jeden z największych specjalistów tych zagadnień w Stanach Zjednoczonych, Martin Libicki z RAND Corporation, w swoich opracowaniach wskazuje jednoznacznie, odpowiadając na pytanie, kiedy może nastąpić ten odwet, klasyczny odwet militarny na atak cybernetyczny, odpada prosto wtedy, kiedy będzie to leżało w interesie Stanów Zjednoczonych. Kropka. Czyli nie ma żadnych kryteriów, więc zawsze będziemy mieli ocenę polityczną. Trudno się dziwić, bo po jeszcze, nie zawsze wiemy, kto nas zaatakował. Nawet jeżeli zdołamy się dowiedzieć, to będzie to kwestia bardzo trudna dowodowo, do udowodnienia, że to właśnie ten podmiot, a nie inny. No a ryzyko wojny dzisiaj, nawet jeżeli mówimy o wojnie konwencjonalnej, niejądrowej, przy tej sile ognia wywoła niesłychane spustoszenia, nikt nie będzie pochopnie ryzykował takiego rozwiązania. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo przede wszystkim nie mamy jasnych kryteriów. No właśnie przy tych kryteriach na chwilę się zatrzymajmy, bo przecież to otwarcie tej strefy bezkresnej praktycznie strefy w przestrzeni stwarza również wyzwania i dla dyplomacji, i dla prawa międzynarodowego, i dla polityków, no bo przecież trzeba reagować i czasami ta reakcja na bieżąco no jest absolutnie jest chybiona, jest nieadekwatna do zagrożenia i do jego ewentualnych, niekiedy katastrofalnych konsekwencji. To prawda. Proszę wybaczyć, że odezwie się we mnie belfer akademicki,
ale w 1625 roku, kiedy Hugo de Grot, zwany po polsku Grocjuszem, tak, nazywa się słusznie zresztą ojcem współczesnego prawa międzynarodowego, opublikował w Paryżu swoje wiekopomne dzieło De Jure Bellis Ac Pacis, o prawie wojny i pokoju. Pomija fakt, że wojna stała na pierwszym miejscu, ale była jasno wytyczona granica pomiędzy wojną a pokojem. Dziś ta granica uległa rozmyciu. Teoretycy wojskowi, profesorowie nauk wojskowych i generałowie, bo to się bardzo często ze sobą łączy, powiadają jasno, potrzebne jest wypracowanie jakiegoś trzeciego stanu, takiej strefy pośredniej. Ni to pokój, ni to wojna. Może to jest nie pokój, jak proponuje profesor Balcerowicz, może to nazwać jakoś zupełnie inaczej. W każdym razie ta granica jest nieczytelna. I wejście w cyberprzestrzeń, czyli uznanie cyberprzestrzeni za tą sferę, w której może się toczyć rozgrywka wojenna, jeszcze bardziej tą sprawę komplikuje. Bo tu jest kwestia przejścia z cyberprzestrzeni do rzeczywistości, tak? To jest wirtualnej rzeczywistości do prawdziwego życia, jak to czasami się określa w publikacjach naukowych, czyli działaniami w cyberprzestrzeni możemy spowodować skutki, które będą miały miejsce w rzeczywistości, na przykład wywołać pożar, na przykład wywołać powódź, na przykład spowodować ustanie obiegu finansowego w państwie. Zaatakowanie systemu komputerowego banków. Tak? No mieliśmy przykład Estonii, przywołał pan przykład Estonii. Przecież tam na dobrą sprawę przez parę dni państwo przestało funkcjonować. Estończycy są bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o informatyzację swojego państwa. No i nagle okazało się, że nic nie działa. I to jest niesłychany problem, z którym muszą się zmierzyć zarówno politycy, jak i informatycy, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, specjaliści od zarządzania kryzysowego. Co robić, jeżeli nam przestanie nam funkcjonować jakiś system komputerowy, szczególnie istotny dla państwa. Proszę sobie przypomnieć, przywołał pan wybory w Stanach Zjednoczonych i obawy niemieckiego kontrwywiadu o wybory w Niemczech, ale proszę sobie przypomnieć ostatnie wybory samorządowe i system komputerowy, który miał w ramach Państwowej Komisji Wyborczej obsługiwać te wybory i nagle się okazało, no, pamiętamy, co był asup do oskarżeń o sfałszowanie tych wyborów i nie sposób, tak na dobrą sprawę było do końca, można stwierdzić, jak to wygląda, skoro ten system padł. W związku z tym opieranie się tutaj, z jednej strony nie możemy się wycofać z cyberprzestrzeni, no bo to by oznaczało powrót do ubiegłego stulecia tak naprawdę. Tak, z drugiej strony musimy być świadomi tego, że korzystanie z cyberprzestrzeni wiąże się z całym szeregiem zagrożeń, których wcześniej nie znaliśmy. No tak, i pomyśleć, że to wszystko wynika z tego jakże codziennego już dla nas sprzętu domowego, jakim jest komputer, jest komórka, smartfon, przez który można kontrolować, gdzie jesteśmy, czasami z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy. I oczywiście powodować wybuch bomby w określonym miejscu, jak czynią to terroryści. Tak, dokładnie, w związku z tym, no każdy postęp techniczny niesie za sobą zagrożenia, każdy postęp techniczny przynosi ze sobą pewne nieprzewidywalne wcześniej skutki i jak można zauważyć, że każdy postęp techniczny tworzy więcej problemów niż rozwiązuje, bo oczywiście cyberprzestrzeń rozwiązała cały szereg problemów. Na przykład dzisiaj każdy z każdym może się połączyć w sześciu krokach, jak policzyli to matematycy. Gdybym chciał wyrazić na przykład wyrazy szacunku panu prezydentowi Obamie po zakończeniu drugiej kadencji, mogę to zrobić w tej chwili. Wejdę na Twittera, napiszę małpa Barack Obama, tak, i napiszę Mr. President, thank you for your channel. Ale
łączy się to także z bardzo poważnymi zagrożeniami. Także dla mnie, no w końcu można się włamać do systemu operacyjnego telefonu, którym się posługuje i tak dalej, narobić jakichś niesłychanych szkód. Musimy się nauczyć z tym żyć. Musimy być świadomi tego, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. No właśnie, i czy jesteśmy do końca świadomi. Trudno nam to sobie wyobrazić, bo z jednej strony no, nie ma praktycznie już w tej chwili dla nas życia bez komputera, bez internetu i dowolności w cyberprzestrzeni tej naszej, którą się posługujemy na co dzień. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, jest to część naszej osobowości, naszej tożsamości. Z drugiej strony przy zagrożeniach żądamy od władzy, żeby nas chroniła. I to są jak gdyby dwie sprzeczności. Znaczy, to są dwie sprzeczności, ale trzeba sobie również uświadomić rzecz, jak sądzę, znacznie gorszą. Znaczy, władza nie jest w stanie nas w cyberprzestrzeni obronić, jeżeli nie będziemy przestrzegać określonych reguł, na przykład zmieniać haseł do swoich kont czy do stron internetowych, dbać o to, żeby one były wymyślne, a nie Zosia 15 na przykład, już nie mówię o słynnym Admin 1, tak? Bo to jest bardzo, bardzo słynny przypadek. Musimy być świadomi tych zagrożeń i musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że internet nie jest już tym, czym był jeszcze 10 lat temu. To jest pułapka i musimy się nauczyć żyć w tej pułapce. Iść tą ścieżką pomiędzy bagniskami, żeby w te bagniska nie wpaść. No bo rzeczywiście można się włamać na nasze konto w banku. Możemy uwierzyć jakiemuś oszustowi, który wyciągnie od nas nasze dane, numer PESEL, hasło do konta bankowego i tak dalej, a przecież świat idzie naprzód. Za chwilę będziemy mieli coś, co nazywa się internetem rzeczy. Czyli można będzie na przykład włamać się do systemu komputerowego obsługującego nasz samochód. Już można to zrobić. Na przykład go zablokować albo spowodować wypadek, gdyby ktoś miał takie zamiary i umiał to zrobić. Czasami tęsknię do czasów, kiedy się młode pokolenia tego nie pamiętają, kiedy zapłon w samochodzie ustawiało się za pomocą bateryjki i żarówki. Przysięgam, był taki samochód i były takie czasy. No dzisiaj jest to niemożliwe, wszystko to robimy elektronicznie, dzięki systemom komputerowym, tylko jeśli to robimy dzięki systemom komputerowym, to znaczy, że one są narażone na różnego rodzaju włamania, różnego rodzaju zagrożenia, które powodują, że one się nam wymkną po prostu spod kontroli. Zwłaszcza, że co jeszcze trzeba podkreślić, jeśli przestawiamy się na funkcjonowanie z cyberprzestrzeni, to też zdajmy sobie sprawę, że naszym hasłem jest żegnaj prywatności. No tak, to jest żegnaj prywatności. Jeszcze kolejna strona tego medalu. Kolejna ujemna strona. Czy mamy jakąś świadomość tego, co się będzie działo w przyszłości? Troszkę już pan zaczął mówić o tym, ale czy to nie jest tak, że to nie jest taka wizja filmów science fiction, że sztuczna inteligencja zacznie najpierw współpracować z człowiekiem, być na jego rozkazy czy polecenia, a potem sama te polecenia wydawać? Czy odpowiem troszeczkę przekornie. Bardzo lubię sięgać do twórczości Stanisława Lema. I okazuje się, że Lem to wszystko, co dzieje się przewidział. W tej chwili, przewidział prawie 50 lat temu. I wszystko to, co przewidywali, czy wyobrażali sobie autorzy science fiction, dzisiaj się dzieje. Proszę sobie przypomnieć wczesne seriale Star Trek, chociażby i te komunikatory, które wszyscy wie. Potem się pojawiły pagery, tak, czyli wywołania, określę, że była to sensacja, a dziś to idzie naprzód. My oczywiście nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pewnych rzeczy. Postęp naukowy może, choć nie musi, odbywać się skokowo, nagle dochodzimy do jakiegoś odkrycia. A poza tym proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. My możemy sobie pozwolić na dywagację w tej sferze cywilnej.
co się dzieje w sferze militarnej, tej dla nas zamkniętej, no to my nie bardzo mamy pojęcie. Coś, co było wyłącznie przedmiotem rozważań autorów powieści science fiction, czyli wszczepki domózgowe, no dzisiaj jesteśmy o krok od tego, żeby... To proszę sobie wyobrazić, nie ma pan przy sobie telefonu, tylko ma tu wszczepkę i tu. I może pan odbywać rozmowy telefoniczne, korzystając z wszczepek w ręce do zupełnie innych operacji manualnych. No właśnie, więc dzisiaj to brzmi jeszcze fantastycznie, ale za 10 lat no, nie postawię dolara, że tak to się... że tak to się nie stanie, skoro już dziś możemy obsługiwać samochód bez kluczyka. Tak, jest taka opcja w samochodzie, nie ma kluczyka. Więc tutaj te marzenia przestają być marzeniami, zwłaszcza, że postęp techniczny niewątpliwie dzięki internetowi, dzięki cyberprzestrzeni, no zdecydowanie przyspieszył. Czy jest możliwa sztuczna inteligencja? No ja zapytam przewrotnie, a niby dlaczego nie? To prawda. Skoro zrobiliśmy sztuczne serce, sztuczne nerki, sztuczną rękę, no to mój Boże, dlaczego nie sztuczną inteligencję? Teraz, czy to dobrze, czy to źle, to jest zupełnie temat na zupełnie, zupełnie inną inna rozmowę. To prawda, ale czy to nie jest tak, że ta wizja przyszłości, szczerze mówiąc już nieodległej, bo to idzie w dość szybkim tempie, ten przyrost nowości i również zagrożeń, które niesie z sobą postęp techniczny właśnie dzięki komputerowi i rozwiązaniom poprzez komputer. Czy to nie jest tak, że to będzie wymagało zupełnie innej wizji zarządzania, prowadzenia polityki, dysponowania tymi naszymi zasobami w całkowicie inny sposób i również większego współdziałania, bo inaczej grozi nam no, znacznie większa zagłada niż mieliśmy to podczas pierwszej czy drugiej konwencjonalnej wojny światowej. Bezwzględnie tak, przede wszystkim dlatego, że świat i struktury funkcjonujące w tym świecie, w naszym świecie, tracą swój atrybut hierarchiczności. Kiedyś było jasne, na czele państwa stał prezydent albo premier, miał swoich urzędników, czyli aparat państwowy, którzy odpowiadali za wszystko, co się dzieje w państwie. Była oczywiście pewna sfera aktywności obywatelskiej, przede wszystkim gospodarczej, jeśli mówimy o kapitalizm, ale rzecz była do opanowania. Rządy miały monopol na różne rzeczy. Koniec. Dzisiaj mamy strukturę sieciową. Struktura sieciowa charakteryzuje się tym, że zamazują się granice, ale myślę, że to jest temat nie tyle bajkowy, co na długą, odrębną, bardzo długą dyskusję, rzeczywiście fascynującą. I tu nasze myślenie musi odchodzić od tego myślenia hierarchicznego, o strukturach hierarchicznych, raczej w kierunku struktur sieciowych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zaledwie tematu jakże fascynującego. Rozmawiałem w kawie dyplomatycznej z panem profesorem Tomaszem Aleksandrowiczem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A tak nam minęła szósta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ministrowie zajmą się dziś m.in. projektem ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Powiemy też o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy umożliwiającej izolację najgroźniejszych przestępców. Na koniec przeniesiemy się do Niemiec. Rozpoczął się strajk pilotów linii lotniczych Lufthansa. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W południe zbierze się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Będzie ona mogła podejmować decyzje dotyczące odebrania niesłusznie pozyskanej nieruchomości osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa. Każdy wezwany przed komisję będzie miał obowiązek stawić się przed nią pod rygorem kary. Na jej czele stanie jeden z wiceministrów sprawiedliwości. Skład komisji wybierze parlament. Mają to być przedstawiciele różnych stron sceny politycznej. W pracach komisji weźmie też udział Rada Społeczna składająca się z przedstawicieli ruchów lokatorskich i innych organizacji.
organizacji społecznych zajmujących się kwestią reprywatyzacji. Szef MSZ Witold Waszczykowski rozpoczyna dziś po południu dwudniową wizytę w Irlandii. Oprócz omówienia aktualnych kwestii międzynarodowych, polski minister będzie rozmawiał z irlandzkimi politykami o sytuacji Polonii. Coraz bardziej istotną kwestią dla irlandzkiej Polonii jest nauka języka polskiego. Szczególnie chodzi tu o najmłodszych rodaków, których liczba w Irlandii zwiększyła się w ciągu ostatnich 5 lat o 10 tysięcy. Obecnie naukę języka polskiego prowadzą głównie polskie szkoły sobotnie. Ta sprawa będzie jednym z tematów rozmów ministra Waszczykowskiego z szefem resortu edukacji Irlandii Richardem Brutonem, mówi rzeczniczka MSZ Joanna Wajda. Tematem też oczywiście będzie kwestia chociażby nauczania języka polskiego w szkołach w Irlandii. Kwestie relacji dwustronnych zostaną również poruszone w rozmowie szefów dyplomacji Polski i Irlandii. Omawiane będą również sprawy polityki międzynarodowej. Ministrowie oczywiście również będą rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście na przykład Brexitu, o polityce wschodniej, o problemie migracyjnym w Unii Europejskiej, a także o relacjach transatlantyckich. W czwartek w Dublinie Witold Waszczykowski wygłosi też wykład w siedzibie think tanku Irish Institute of European Affairs. Odwiedzi też irlandzką siedzibę koncernu Google. Karol Dermoroz, Polskie Radio. O 10:00 Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie ustawy umożliwiającej izolację najgroźniejszych przestępców. Wniosek o zbadanie przepisów złożyli w 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski i ówczesna rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz. Ich zdaniem przepisy mogą naruszać m.in. zasadę niedziałania prawa wstecz i zakaz podwójnego karania za to samo, powiedziała Ewa Dawidziuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy rozważyć, czym jest faktycznie umieszczenie człowieka w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym. Osoby tam przebywające podnoszą, że ich sytuacja prawna jest gorsza niż w czasie odbywania kary w zakładzie karnym, bo ustawa nie precyzuje, jakie te osoby mają prawa. Jaka będzie decyzja sędziów, dowiemy się jeszcze przed południem. W przypadku orzeczenia niekonstytucyjności Trybunał ma różne możliwości, powiedziała Barbara Grabowska-Moros z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mógłby też zaznaczyć w swoim wyroku, w zależności oczywiście od kierunku tego orzeczenia, jakie ewentualnie są losy czy konsekwencje osób, które przebywają przede wszystkim w tym ośrodku. To jest kwestia bardzo delikatna i na przykład kwestia odszkodowawcza również wchodzi w grę, gdyby Trybunał uznał, że to jest niezgodne z konstytucją. Według najnowszych danych w tej chwili w ośrodku w Gostyninie przebywają 32 osoby. Tydzień temu na rozprawie nie pojawili się ani przedstawiciele Sejmu, ani prokuratora generalnego. Europosłowie będą dziś głosować w Strasburgu nad rezolucją dotyczącą rosyjskiej propagandy w Unii i w jej wschodnim sąsiedztwie. Deputowani mają przyjąć raport autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi. Miesiąc temu ten dokument został zaakceptowany przez Parlamentarną Komisję Spraw Zagranicznych. Wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zorganizowano debatę na ten temat. Unia Europejska musi poważnie zająć się komunikacją strategiczną, by skuteczniej przeciwdziałać wrogiej propagandzie z Rosji. To jedna z najważniejszych tez raportu. Czytamy w nim, że władze na Kremlu wykorzystują instytuty badawcze, wielojęzyczne stacje telewizyjne, agencje informacyjne i media społecznościowe, by dzielić Europę i zakłamywać historię. Rozpoczął się strajk pilotów niemieckich linii lotniczych Lufthansa. Z powodu protestu odwołano blisko 900 dzisiejszych lotów. Akcja ma być prowadzona także jutro. Władze Lufthansa do ostatniej chwili starały się powstrzymać strajk. Wczoraj skierowały w trybie pilnym skargę do sądu przeciwko związkowi zawodowemu pilotów. Późnym wieczorem sędziowie uznali jednak, że protest może się rozpocząć. Akcja jest bardzo dotkliwa dla pasażerów. Tylko dziś Lufthansa musiała odwołać ponad 870 lotów, w tym ponad 50 rejsów międzykontynentalnych. Anulowano też kilkanaście połączeń z Polską. Szacuje się, że protest pokrzyżuje dziś plany około 100 tysięcy podróżnych. Strajk ma być prowadzony także jutro. Piloci Lufthansa domagają się podwyżek średnio o 20% w ciągu najbliższych 5 lat. To już 14. protest pilotów tej linii od początku 2014 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prognoza pogody. Dziś przeważnie zachmurzenie małe lub umiarkowane, temperatura od 6 do 11 stopni, jedynie na Śląsku i w Małopolsce cieplej. Tam na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni Celsjusza. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wow, ale niskie ceny!
W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ewa Uryga Jazz and Classic zapraszają na koncert The New York Jazz Collective. Śpiewajmy dla Mahali. Przypominający legendarną postać śpiewaczki gospel Mahali Jackson. Już 24 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Ewa Uryga, Mark Soskin, Dorota Piotrowska, Lukas Curtis. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. To była reklama. 7 minut po 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Wiesław Molak, dzień dobry Państwu. Spróbujemy dobrze zacząć nowy dzień. To zaczynajmy. Mamy środę, 23 listopada, 328 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca. Wzejdzie dopiero o 7.11, a zajdzie już o 15.33. Dzień będzie trwał 8 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Adela, Felicyta, Klementyna, Klemens i Orestes. Pozdrawiamy także dzisiejszych jubilatów. Niech się spełniają Państwa marzenia. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i powszechny dostęp do lekarza rodzinnego to główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia zaproponowane przez ministra Konstantego Radziwiłła. Niektóre z pomysłów budzą kontrowersje, głównie wśród opozycji. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Ministerstwo Zdrowia chce w przyszłym roku zreformować system ratownictwa medycznego, zmienić zasady dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej i przeforsować ustawę o tzw. sieci szpitali, wyjaśnił minister Konstanty Radziwiłł. W połowie roku wchodzi w życie ustawa, którą tak w skrócie nazywamy ustawą o sieci szpitali, czyli można powiedzieć z kolei ustawa definiująca koordynację opieki pacjenta po pobycie w szpitalu. Planujemy w ramach tej zmiany doprowadzić do tego, że pacjent idąc do szpitala i będąc tam leczony będzie mógł liczyć na to, że ta sama instytucja, ten szpital, zapewni mu również opiekę poszpitalną. Poza tym ministerstwo dąży do tego, aby z pomocy lekarza rodzinnego mógł korzystać każdy, nawet nieubezpieczony pacjent. I o ile te propozycje nie budzą większego sprzeciwu opozycji, to zapowiadana likwidacja NFZ-u wywołała falę krytyki. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u uważa, że taka rewolucja przyniesie więcej szkody niż pożytku i że jest jedynie działaniem pozornym. Pytanie, jak chcemy zwiększyć finansowanie służby zdrowia, bo pan minister Radziwiłł zapowiadał, że więcej PKB będzie przekazywane na służbę zdrowia, na zdrowie Polaków. Tylko na moje pytanie o podniesienie składki zdrowotnej odpowiedział, że na razie nie planuje. Więc skąd weźmiemy te nowe pieniądze? Z budżetu państwa już będzie bardzo trudno. Jeżeli to ma być finansowanie budżetowe, a nie z NFZ-u, to też pokażmy wzrost wydatków na służbę zdrowia. Bez tego nie skrócą się kolejki. Podobnie uważa Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Posłanka twierdzi, że likwidacja NFZ-u cofnie polską służbę zdrowia do poprzedniej epoki, a nie tędy droga. Trzeba postawić na konkurencję, czyli na to, żeby było kilka funduszy, z których możemy skorzystać, czyli żebyśmy byli traktowani jak klient, do którego się zabiega. Trzeba postawić przede wszystkim na nowoczesne rozwiązania, a nie iść w stronę PRL-u. PRL już mieliśmy, wiemy, że się nie sprawdził. Sławomir Neumann z PO także nie widzi większego sensu w rezygnacji z NFZ-u. Według szefa klubu Platformy ta decyzja ma podłoże czysto polityczne. To będzie zmiana tabliczek, pieczątek. I oczywiście, co dla nich najważniejsze, możliwość wyrzucenia ludzi. Będzie likwidowany NFZ, więc będzie można wyrzucić ludzi, którzy tam pracują i przyjąć nowych. To zawsze ma jakiś dla nich taki dodatkowy smaczek, ale od tego nie przybędzie pieniędzy, od tego nie będzie nic lepiej w służbie zdrowia, a wręcz spodziewamy się chaosu. Większego niż jest dzisiaj na pewno nie będzie, odpowiada Marek Suski z PiS. Dla niego NFZ to sztuczny twór, który tamuje przepływ pieniędzy z ministerstwa do szpitali i przychodni, a więc jego likwidacja usprawni działanie systemu. Zmniejszy koszty i będzie krótsza droga pomiędzy budżetem państwa a szpitalami. Nie będzie tego pośredniego ogniwa, który też był dość kosztowny. Są do tego przecież odpowiednie służby, jest ministerstwo, są wojewodowie. Takie jest założenie, że ma to być finansowane z budżetu, bo teraz to jest taka pośrednia droga. Ni z budżetu, ni nie wiadomo z czego. Był bałagan i dodatkowe koszty. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia NFZ miałby zniknąć od stycznia 2018 roku. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24.
Kolejne europejskie miliardy zasilą budżet krajowych inwestycji transportowych. Najwięcej, bo aż 90% wszystkich przyznanych wczoraj środków otrzyma spółka PKP PLK. Chodzi o 1,5 miliarda euro. O potężnym zastrzyku finansowego wsparcia reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Środki, jakie przyznano wczoraj na remonty dotychczasowej i tworzenie nowej infrastruktury, pochodzą z projektu Łącząc Europę. W jego ramach rozwijane są trzy obszary: sieć transportowa, energetyczna oraz komunikacyjna. Chodzi o zrównoważony wzrost i, jak precyzują unijne dokumenty, także o integrację społeczeństwa, większą konkurencyjność i spójność gospodarczą. Mówił o tym wiceminister rozwoju Witold Słowik. Program Łącząc Europę jest jednym z bardzo istotnych programów, z których finansujemy rozwój polskiej infrastruktury. Największym programem w ramach polityki spójności jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko i z tego programu dla Polski przeznaczone jest 27,4 miliarda euro z łącznej puli 82,5 miliarda euro. Natomiast z programu Łącząc Europę w ramach koperty narodowej 4 miliardy 140 milionów euro. Komisja Europejska zdecydowała wczoraj o wsparciu w ramach programu kolejnych 16 projektów. Kwoty przekazane na ich realizację to w sumie 2 miliardy euro, czyli ponad 8 miliardów złotych. 90% środków, aż na 10 projektów, finansować ma inwestycje w infrastrukturę kolejową. Pieniądze przeznaczone zostaną, jak wyliczał wiceminister Witold Słowik, m.in. na modernizację linii kolejowej na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, a także na odcinku Łódź-Kaliska, Zduńska Wola-Ostrów Wielkopolski. Ale również jest kilka projektów w zakresie łączenia polskich portów, zarówno portów Trójmiasta, czyli Gdańska i Gdyni, jak i portów w Szczecinie i w Świnoujściu, z infrastrukturą drogową kraju. Reasumując, mamy dzisiaj bardzo radosny dzień. Polska gospodarka uzyskuje znaczną ilość środków w zakresie możliwości realizowania dużych inwestycji transportowych. Polska jest największym we wspólnocie beneficjentem projektu Łącząc Europę. Podobnie rekordowe wsparcie wśród wszystkich wnioskodawców w skali całej Unii otrzymują właśnie PKP PLK. O tych wyliczeniach mówił Stefan Ołaki z Dyrekcji do Spraw Transportu Komisji Europejskiej. Chwalił także polskie zaangażowanie. Polska zużywa niemal w całości swój przydział 4 miliardów euro i nie mamy wątpliwości, że całkowicie wykorzysta te środki. Ten świetny wynik nie jest przypadkowy. To efekt nie tylko prac w ministerstwie, ale także prac beneficjentów, którzy przygotowali naprawdę dobre wnioski. Z radością będziemy kontynuować naszą współpracę przy realizacji programu Łącząc Europę. Wśród projektów, które także otrzymały wczoraj wsparcie z Unii, znalazł się Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała na ten cel 123 miliony euro. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Zbliża się 6.15. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Obecne przepisy dotyczące przyznania becikowego nie naruszają zasad równości. Tak uznali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy badali przepisy warunkujące wypłatę tego wsparcia finansowego. Mówi on o tym, że zapomoga zostanie przyznana, jeśli przyszła mama zostanie objęta opieką medyczną nie później niż do końca 10 tygodnia ciąży. Dziś w Warszawie rozpocznie się dwudniowa konferencja Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Głównym organizatorem międzynarodowej dyskusji jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Jednym z jej głównych celów będzie ocena możliwości utworzenia rynku usług dronów w Unii Europejskiej. Barack Obama po raz ostatni ułaskawi indyka. Zgodnie z tradycją, amerykański prezydent daruje życie wybranemu indykowi z okazji Święta Dziękczynienia obchodzonego w czwartek listopada. Uroczyste ułaskawienie zaplanowano już dzisiaj w przeddzień święta w Ogrodzie Różanym Białego Domu. W Polskim Radiu 24 kalendarium. W 1882 roku urodził się Arnold Szyfman, jeden z najwybitniejszych ludzi teatru, twórca i wieloletni dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Po wojnie odbudował teatr ze zniszczeń i ponownie został jego dyrektorem. Arnold Szyfman, odchodząc ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego w 1957 roku, miał go przekląć, o czym przypomina profesor Barbara Osterloff.
nie ulega wątpliwości, że Szyfman odchodził z Teatru Polskiego rozczarowany. Mówi się o klątwie Arnolda Szyfmana i często nią obarczając wszelkie złe rzeczy, które tam się działy, wszelkie okresy takiego słabnięcia siły środków tego teatru, te okresy, w których bardzo często Teatr Polski, jego właściwie dyrektorzy, jego kierownicy nie potrafili sobie poradzić z chaosem repertuarowym. Arnold Szyfman jest autorem wspomnień Moja tułaczka wojenna. Zmarł 11 stycznia 1967 roku. 100 lat temu, w 1916 roku, urodził się Tadeusz Hołwi. Pisarz i poeta, były więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Autor wierszy z obozu, dramatu Dom pod Oświęcimiem, powieści Koniec naszego świata oraz licznych powieści historycznych i współczesnych o tematyce politycznej. Zmarł 23 października 1985 roku. W 1927 roku zmarł Stanisław Przybyszewski, pisarz, dramaturg, jeden z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej, autor powieści Dzieci szatana i Homo sapiens, licznych dramatów, poematów i wspomnień. Dziś mija 13. rocznica rewolucji róż w Gruzji. Pokojowe protesty doprowadziły wtedy do ustąpienia prezydenta Edwarda Szewardnadze i zastąpienia go przez prozachodniego reformatora Michaiła Saakaszwiliego. Wydarzenia te zostały nazwane rewolucją róż od kwiatów, które nieśli demonstranci. Początkiem rewolucji róż były sfałszowane przez władze wybory parlamentarne z 2 listopada 2003 roku. Wtedy to opozycja wysłała Gruzinów do kampanii obywatelskiego nieposłuszeństwa. Fala protestów osiągnęła punkt kulminacyjny 22 listopada. Manifestujący w Tbilisi przeciwnicy Edwarda Szewardnadze otoczyli kancelarię prezydenta, domagając się jego ustąpienia. Na wiecu był Aleksandr Rusiecki z Gruzińskiego Komitetu Helsińskiego, który podkreślał, że manifestacja ma charakter pokojowy. To ogromna demonstracja już doszła do kancelarii prezydenta. Milicja się nie sprzeciwiała i demonstranci okrążyli budynek. Tu jest mnóstwo ludzi. To pokojowy, nieagresywny protest. Manifestanci okrążyli budynek kancelarii i domagali się ustąpienia prezydenta Szewardnadze. Edward Szewardnadze ogłosił stan wyjątkowy. Jednak po rozmowach z amerykańskim sekretarzem spraw zagranicznych Colinem Powellem i rosyjskim Igorem Iwanowym 23 listopada spotkał się z przywódcami opozycji. Tego dnia Szewardnadze ustąpił ze stanowiska, aby uniknąć rozlewu krwi. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Szczątki pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyer-Reichmana zostaną przywiezione dziś do Polski. Oficjalne powitanie zmarłych w Stanach Zjednoczonych oficerów II Rzeczpospolitej rozpocznie się o 15 na płycie wojskowego lotniska na Okęciu w Warszawie. W uroczystości weźmie udział m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. O symbolicznym znaczeniu powrotu polskich oficerów do kraju z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego profesorem Sławomirem Cęckiewiczem, który w Nowym Jorku brał udział w ekshumacji szczątków bohaterów i ich pożegnaniu przez Polonię, rozmawiał Witold Banach. Panie profesorze, powrót tych dwóch przedwojennych oficerów do Polski to wydarzenie niezwykłe i wielowymiarowe. Jak pan je interpretuje? Sama decyzja o sprowadzeniu obu oficerów do Polski, ona jest wielowymiarowa i wielokontekstowa. Ona jest ważna na pewno z punktu widzenia wojska, z punktu widzenia na przykład tajnych służb wojskowych, ze względu na to, że Ignacy Matuszewski był w zasadzie jednym z twórców, jednym z pierwszych szefów oddziału drugiego sztabu naczelnego wodza, później sztabu głównego. Piłsudski kiedyś powiedział o nim, że dzięki takim ludziom jak Matuszewski wygraliśmy wojnę z bolszewikami, bo wiedzieliśmy więcej o Sowietach niż Sowieci o nas. On stworzył jakby podstawy na przykład tego wielkiego sukcesu radiokontrwywiadu wojny polsko-bolszewickiej, dzięki któremu mogliśmy łamać depesze sowieckie. Ktoś inny spojrzy na to z punktu widzenia na przykład działalności obu oficerów jako ministrów w rządach przedwojennych. Ktoś, kto się interesuje ekonomią, powie, że minister Matuszewski
Matuszewski przeprowadził Polskę przez lata bardzo trudnego kryzysu finansowego po roku 1929. Henryk Reichmann z kolei był ministrem handlu. No oczywiście cała ta historia roku 1939, która powinna się stać przedmiotem jakiegoś fenomenalnego filmu, pewnie wieloodcinkowego, jak obaj oficerowie podzielili na dwa konwoje polskie złoto i Fundusz Obrony Narodowej, rezerwy polskiego złota. To jest ponad 80 ton wywiezionych w roku 1939 z, można powiedzieć, szponów armii sowieckiej i niemieckiej, które próbowały ten skarb narodowy przejąć. To jest oczywiście wielki sukces. I trzeba też oczywiście pamiętać o działalności tych oficerów w Stanach Zjednoczonych. To jest niezwykle ważne. Bardzo często sobie w Polsce nie zdajemy sprawy, jak to była istotna sprawa, żeby ten sztandar biało-czerwony wysoko nieść w Stanach Zjednoczonych, które w tamtym czasie, w okresie prezydentury Roosevelta, tak mocno stawiały na sojusz ze Stalinem po roku 1941, że Polacy, którym przewodził Matuszewski, Reichmann był nieco z boku, zbudowali organizację, która później przybrała nazwę najpierw Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, a później Kongresu Polonii Amerykańskiej, która no, była najbardziej takim skutecznym naciskiem na administrację amerykańską, no, żeby sprawę polską jakoś postawić. Można powiedzieć, że przegrali, no, bo wiemy, jak to się wszystko skończyło. Ci oficerowie zmarli niedługo po zakończeniu II wojny światowej, ale komunistyczne władze zdecydowanie wyparły się tych ludzi. Dlaczego zarówno pułkownik Matuszewski, jak i major Reichmann byli niechciani przez komunistów? Reichmann był legionistą Piłsudskiego z pierwszej brygady, można powiedzieć, był w tej elicie kilkuset pierwszych oficerów, którzy walczyli u boku komendanta, natomiast Ignacy Matuszewski był symbolem tego wszystkiego, co komuniści zwalczali, czyli tych zasług z wojny z bolszewikami. Później stanął na czele wywiadu, budował zręby wywiadu głębokiego, wcześniej stanął na czele pierwocin polskiego wywiadu w Kijowie, no więc był postacią po prostu znienawidzoną. No i później stał się częścią elity II Rzeczpospolitej. Dlatego w tym wymiarze wydaje się, że przywiezienie szczątków tych oficerów do Polski to niezwykle ważny symbol. Na pewno jest to przywrócenie jakiejś ciągłości. To jest najistotniejsze z punktu widzenia wojska dzisiaj, żeby wojsko oderwało się od tradycji, które jeszcze gdzieś tutaj funkcjonują, Ludowego Wojska Polskiego i zakorzeniło się w tym, co generał Anders nazywa prawdziwą historią polskiego oręża, czyli tradycjami Polski niepodległej. I na pewno to są postaci, które tą tradycję symbolizują. Ze Sławomirem Cęckiewiczem, który w Nowym Jorku brał udział w ekshumacji szczątków bohaterów, rozmawiał Witold Banach. Pogrzeb oficerów z ceremonialem wojskowym odbędzie się na wojskowych Powązkach 10 grudnia. Polskie Radio 24. Dziś odwiedzimy mieszkańca Leszna, dla którego jego zawodowa praca stała się pasją i hobby. Sławomir Tomków jest pracownikiem Poczty Polskiej. Po powrocie do domu zajmuje się swoją kolekcją gromadzoną od lat. Jest to jeden z największych, jeśli nie największy w Polsce, zbiór pamiątek związanych z historią polskiej poczty. Czego tam nie ma? Wielu eksponatów z kolekcji Sławomira Tomkowa mogą nie kojarzyć nawet najstarsi. Zresztą zapraszamy do poczty sprzed wielu, wielu lat. Zaczęło się od małej odznaki zasłużonej dla łączności, która przed nami leży. Tą malutką odznakę, jakże cenną dla wielu pracowników, otrzymała kiedyś moja mama za 30 lat pracy. W pewnym okresie, robiąc porządki, ofiarowała mi tą odznakę. Gdzieś tam się urwał guzik od munduru, orzełek komuś wyleciał i tak się kompletowało drobne rzeczy. I tak od mała do wiela ten zbiór się zaczął rozrastać i zaczął mnie interesować. Zbiór cały czas rośnie. Kilka dni temu udało się zdobyć starą czapkę listonosza. Tu jest przed nami. To jest czapka listonosza z orłem w koronie. Nie wiem, do kogo należała. Ile pan ma eksponatów? Tego nie da się zliczyć. To są wagi listowe. Przypominają takie jubilerskie wagi. Bo to są wagi delikatne, bo waga pocztowa musiała dokładnie ważyć, ile dany list waży, bo od tego zależała opłata za przesyłkę. To specyficzny zegar. Kiedyś w jakiejś reklamie taka nazwa się ukazała, czasowstrzymywacze. Zegar używany na okienkach telekomunikacyjnych i pani telefonistka tym zegarem oznaczała długość rozmowy telefonicznej, która się odbyła. Nastawiała zegar na 3, 6 bądź 9 minut, w zależności na ile minut klient wykupił rozmowę. I mamy tu taki cyngielek, który nam zegar zatrzymuje, tak żeby klient miał rozmowy tyle, za ile zapłacił.
Mówiliśmy o delikatnych takich urządzeniach pocztowych, a to jest takie trochę większe. Stare plombownice wyglądają trochę jak narzędzia tortur. One pewnie były dlatego tak duże, że pracownikowi łatwo się plombowało worki pocztowe. Worki musiały być bezpieczne i dobrze zabezpieczone. Panie Sławku, znajomi się nie pukają w głowę. Jest pan pracownikiem poczty i w domu zbiera pan coś, co jest związane z pocztą. Tak to jest, ale dzięki temu, że zacząłem na poczcie pracować i jeszcze pracuję, stąd ta pasja się zrodziła. Ale to nie stoi w żadnej sprzeczności. Ja wracam do domu, swoje obowiązki w pracy pozostawiam w pracy, a tu już zajmuję się pasją. Te przedmioty moje raz po raz biorę, odkurzam, przekładam, układam, sortuję. No i oczywiście daję je też często wystawiać na różnego typu wystawy. W tych przedmiotach zaklęta jest historia polskiej poczty, prawda? Widać w tych przedmiotach, jak poczta się zmieniała i jak była wyposażona. Te wagi, które tutaj mamy prezentowane, każda jest właściwie inna, bo tak się poczta zaopatrzyła. Są telefony, jest skrzynka pocztowa i tak dalej, i tak dalej. Widać było, że ktoś kiedyś dbał o te wagi, bo warstw farby było bardzo dużo. Były brzydkie te wagi. Przy pomocy przyjaciół udało mi się te wagi odrestaurować i się wyglądają jak nowe. Mamy tutaj też telefony. Część telefonów z mojej kolekcji to są telefony czarne, ebonitowe na korbkę. Można pokręcić. Tak, prądniczka działa. Telefony działały troszeczkę inaczej. Jaką wartość mają dla pana te przedmioty wszystkie, które leżą przed nami? Pieniężnej wartości dla mnie to nie ma, bo pieniądz już został wydany na te przedmioty i zaczynają się emocje i zabawa. I chyba to jest najważniejsze. Jak dodaje nasz reporter Jacek Marciniak, Sławomir Tomków jest też autorem pocztowych znaczków, okolicznościowych kartek, stempli. Co jakiś czas współorganizuje w Lesznie balonową i szybowcową pocztę. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. Pierwsze strony dzisiejszych środowych gazet, dziennik Gazeta Prawna, czas walczyć o Ukraińców. Rząd szykuje ułatwienia dla imigrantów ze wschodu, bo rośnie zagrożenie, że ci najbardziej wartościowi wyjadą dalej na zachód. W ubiegłym tygodniu w Brukseli zapadła bardzo istotna polityczna decyzja. Obywatele Ukrainy będą mogli wyjeżdżać na terytorium Unii Europejskiej bez wiz. I to nie za 3, 5 czy 10 lat, lecz najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Rzeczpospolita, skutki trumponomiki. Prezydent Elek zapowiada zerwanie międzynarodowych umów i rewolucję w energetyce. I co z tego wszystkiego wyniknie, możemy przeczytać na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Teraz Gazeta Polska, też Donald Trump w roli głównej na pierwszej stronie, wywiad telewizji Polonia. Trump: Polska to wielki i ważny kraj. Ten wywiad z Donaldem Trumpem, dziś już prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych, z niewiadomych przyczyn przeszedł Polsce bez echa. Codzienna naprawia ten błąd. Trump: Polska to wielki i ważny kraj. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Teraz Gazeta Wyborcza: zaszczepcie się przeciwko telewizji. Telewizja Polska otwarcie wspiera ruch antyszczepionkowy. To skandal i działanie na szkodę obywateli, mówi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Prosi ministra zdrowia o interwencję. Odmowy szczepień dzieci w Polsce. W 2009 roku to 3 tysiące, a w 2015 to już 17 tysięcy. Teraz Gazeta Polska, dziś w tym tygodniku prawdziwe twarze KOD-u. Nasz dziennik: na ratunek świątyni. Polska Fundacja chce odbudować 13-wieczny kościół świętego Jakuba w Tel Eskof w Iraku, zniszczony przez państwo islamskie. Na ratunek świątyni, chrześcijanie w Iraku, o tym w naszym dzienniku. Strony sportowe, m.in. Super Ekspresu. Szalony mecz i hokejowy wynik w Dortmundzie. Legia padła w strzelaninie. Mistrzowie Polski odważnie postawili się Borussii Dortmund, ale po ostrej kanonadzie Niemcy wygrali 8-4. Legia wyszła z wczorajszego starcia z podniesioną głową, ale zmaltretowana jak maluch po zderzeniu się z walcem. Legia padła w strzelaninie, o tym na sportowych stronach Super Ekspresu. Zbliża się 6:30. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Rząd zajmie się dziś m.in. projektem dotyczącym utworzenia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa. Powołanie tego organu zapisano w projekcie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ministrowie zajmą się dokumentem na dzisiejszym posiedzeniu.
Zmiana podejścia do zarządzania spółkami państwowymi była wielokrotnie zapowiadana przez członków obecnego rządu. W Polskim Radiu mówiła o tym także premier Beata Szydło. Trzeba wzmocnić nadzór właścicielski i zarówno w tych obszarach zarządzania, jak i w obszarach kontroli. Wprowadzenie nowych zasad zapowiadał podczas podsumowania roku prac rządu minister Henryk Kowalczyk. Najważniejszą osobą odpowiedzialną za mienie Skarbu Państwa będzie oczywiście pani premier, ale nie będzie wykonywać tego osobiście, tylko będzie to przekazywać zarządzanie poszczególnych spółek ministrom sektorowym. W zarządzaniu prezesowi Rady Ministrów będzie pomagała specjalna rada. Jej członkowie będą też opiniowali kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dotąd zarządzaniem tymi spółkami zajmowało się Ministerstwo Skarbu, które zostanie zlikwidowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś tak zwaną pierwszą ustawę innowacyjną. 4 listopada Sejm przyjął ostateczny projekt rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Tak zwana pierwsza ustawa innowacyjna zawiera pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej, w szczególności przez ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwienia proceduralne. Dziś przed zgromadzeniem Międzynarodowego Biura Wystaw polski rząd oficjalnie zaprezentuje kandydaturę Łodzi do organizacji wystawy tzw. Małego Expo w 2022 roku. To jedna z najważniejszych chwil dla starań o imprezę. Od tego momentu formalnie zaczyna się promocja i przekonywanie wszystkich delegatów, żeby poparli właśnie kandydaturę Polski, wyjaśnił Maciej Rimer z zespołu do spraw Expo w Łódzkim Urzędzie Miasta. To jest ważny moment o tyle, że w toku ubiegania się Expo są 3 prezentacje kandydatury. My przystępujemy do pierwszej prezentacji. Będziemy mieli ponad 20 minut na to, żeby pokazać kraj, pokazać miasta i pokazać nasz pomysł na Expo. Przy okazji kolejna szansa na dotarcie do delegatów, przekonanie ich, że mamy fajny pomysł i fajne miasto. Na razie Łódź w staraniach o organizację Expo w 2022 roku jest jedyna, ale nie można jeszcze za bardzo się cieszyć. Przez najbliższe tygodnie wiele może się zmienić, przestrzegał Maciej Rimer. Chciałem ostrzec i uprzedzić przed chórę optymizmem. Kazus z Wrocławia, który się ubiegał o Expo w 2012 roku. Korea zgłosiła się ostatniego dnia, nikomu za tym nie mówiąc. Więc do ostatniego dnia tego okienka czekamy. Jak się okaże 16 grudnia, że nikogo nie ma, to wtedy otwieramy szampana. Do tego momentu szykujemy się na kandydatów tak naprawdę. Wystawy Expo International, czyli tak zwane małe Expo, są organizowane między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi miałaby to być kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wczorajszą debatę dnia prowadziła Zuzanna Dąbrowska, a jej gośćmi byli politolodzy profesor Stanisław Mocek, rektor Kolegium Civitas oraz profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pierwszej części debaty dnia była zapowiedź premier Beaty Szydło o uporządkowaniu sytuacji z finansowaniem organizacji pozarządowych. Debata dnia w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zmienia się świat, a właściwie nie się zmienia, tylko jak zmieniają go obywateli poprzez to, że angażują się lub nie w działania władzy, w obronę własnych interesów, w różne sprawy, które wydają się najważniejsze i w końcu w politykę. Pretekstem do takiej rozmowy jest niedawna wypowiedź pani premier Beaty Szydło, która zapowiedziała na łamach tygodnika Solidarność powstanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które będzie wyznaczać cele organizacjom i rozdzielać pieniądze na realizację tych celów. Czy to jest dobry pomysł? Tak, Stanisław Mocek. Tak, taki pomysł, który budzi szereg wątpliwości, to znaczy zbitka samych wyrazów, nazw Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest pewną sprzecznością, ponieważ jeśli do tej pory definiowaliśmy społeczeństwo obywatelskie jako taką spontaniczną formę działalności ludzi samoorganizujących się wokół pewnych spraw, w pewnych środowiskach, to trudno powiedzieć, jak można to zadekretować. Zresztą tutaj można się powoływać też na osobę pana wicepremiera Glińskiego, którego właściwie cała kariera naukowa w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN-u właśnie
przebiegała w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego, więc zna te problemy od podszewki, dokonywał szeregu badań, porównań, jak to się dzieje też w Europie. Może jest dobrą osobą do zorganizowania takiego centrum? Być może tak, natomiast może nie mamy założeń tego centrum, nie są one znane, więc może jak będzie więcej informacji, to trochę się ten obraz rozjaśni, natomiast być może chodzi o to, żeby było jedno miejsce, gdzie rzeczywiście dystrybucja tych środków na działalność organizacji pozarządowych będzie przebiegała. Dotychczas to było tak, że te miejsca były rozproszone. One były w różnych instytucjach, no chociażby operatorami wielu grantów, które były też grantami dla organizacji pozarządowych. Było szereg ministerstw czy innego typu urzędów, Ministerstwo Pracy na przykład. Więc być może chodzi o scalenie tej dystrybucji dofinansowania tego typu organizacji. Natomiast mi się wydaje, że tutaj był kłopot w ogóle z tym sektorem pozarządowym przez ostatnie lata i on polegał przede wszystkim na tym, już nie mówię tutaj o tej sławnej grantozie właśnie, o tym, że organizacje zatracały swoją tożsamość czy wcześniejsze założenia ze względu na to, że polowały na granty, ale myślę, że też degradacji pewnej ulegał pewien typ samoorganizacji społecznej. Piotr Wawrzyk. Czy ja generalnie nie jestem za tym, żeby w jakikolwiek sposób odgórnie dekretować, jakie mają być cele czy zakres działania organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego, bo ta obywatelskość polega na swego rodzaju żywiołowości, na różnorodności. W takim razie wypadałoby zadać pytanie, jeżeli jakieś stowarzyszenie, fundacja, jakakolwiek organizacja nie będzie spełniała tych celów wyznaczonych przez Narodowe Centrum, to tych pieniędzy nie będzie dostawała, a jeżeli będą to cele użyteczne społecznie, to też tych pieniędzy nie będzie dostawała? Ale zatrzymajmy się tu na chwilę, bo mówimy o pieniądzach, a przecież tych pieniędzy jest wiele z różnych źródeł i to może być pewien kłopot dla organizacji centrum. Na przykład, co z pieniędzmi europejskimi? Unia Europejska przeznacza na realizację pewnych programów, pewnych celów znaczne środki. Organizacje piszą projekty. Tak jak mówił pan profesor Mocek, one są w gestii różnych ministerstw, czyli tu już pierwsze zastrzeżenie takiej całkowitej niezależności to pewnie nie ma, bo to jednak ministerstwa w jakiś sposób decydują w konkursach. Czy da się, czy na przykład Unia Europejska mogłaby zgodzić się z tym, że pieniądze, które przesyła na realizację tych celów, są dzielone przez taką instytucję rządową? Znaczy, musimy rozróżnić dwa rodzaje środków finansowych, bo tak jak pan profesor mówił, część pieniędzy jest dystrybuowana przez ministerstwa. Ministerstwo Pracy było przywołane, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i to są pieniądze pochodzące z polskiego budżetu. Natomiast co innego są różnego rodzaju agencje, tak to nazwijmy w cudzysłowie, krajowe, zajmujące się dystrybucją pieniędzy właśnie w ramach różnych grantów europejskich. I wydaje mi się, że będzie bardzo trudno, aby centrum jeden podmiot w skali tych wszystkich ministerstw, które wymieniliśmy, uzyskało akredytację ze strony Komisji Europejskiej, bo ona zawsze stawia na różnorodność, na agencje odpowiedzialne za dane fundusze, stara się różnicować, żeby inne podmioty zajmowały się różnymi zakresami działania, w sensie rozdzielania funduszy, a nie żeby to było na poziomie centralnym, bo to sprawia, że to jest mniejsza wtedy zapewnienie mniejszej różnorodności, bo no właśnie, to jest jeden podmiot. Jeżeli jest więcej tych podmiotów, jeżeli one mają większą specjalizację, to tym samym są bardziej w stanie odczytać, czy dany projekt jest pożyteczny, czy też nie. A mi się z kolei wydaje, kiedy obserwuję komentarze, które pojawiły się po tej wypowiedzi, że sprawa jest, jak to zwykle bywa w Polsce, choć pewnie nie tylko, sprawa jest w dużej mierze polityczna. Przypominam sobie materiały, które były emitowane w telewizji publicznej na temat tego, że pieniądze, różnego rodzaju dotacje wędrowały do tylko pewnych określonych organizacji, fundacji związanych, jak mówili dziennikarze telewizji publicznej, z poprzednią władzą, więc może chodzi nie o uporządkowanie, ale o to, by dostawali ci, którzy mają pieniądze, dostać. Albo mówiąc inaczej, nie ci, którzy dostawali je zawsze.
to już sposobem na uniknięcie tej polityczności, tak to nazwijmy, musiała być apolityczność samego centrum, a właściwie jego różnorodność tych gremiów, które w ramach centrum podejmowałyby decyzje o przyznaniu określonych środków finansowych. Ja pamiętam z czasów poprzedniej też koalicji sytuacji, kiedy wiceminister spraw zagranicznych na przykład stracił posadę, no właśnie z tego tytułu, o którym pani powiedziała, tych niejasności w przydzielaniu pieniędzy na te fundusze, ale by właśnie uniknąć tego rodzaju sytuacji, rozumiem, że musiałaby być nie tylko transparentność, ale też różnorodność doboru tych komisji, tak to nazwijmy, konkursowych, bo to pewnie tak się będzie odbywało. Tylko pytanie, jak zapewnić tę różnorodność, żeby nie było żadnej wątpliwości, że te pieniądze rzeczywiście nie zostały przyznane z klucza politycznego. A czy ten system działał do tej pory? Czy można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pieniądze były wydawane przejrzyście, właściwie, kiedy to wszystko się burzliwie rozwijało? Myślę o trzecim sektorze. Ja myślę, że jednak w dużym stopniu transparentność istniała. To, co pan profesor tutaj powiedział, te instytucje, które o tej różnorodności i rzeczywiście te instytucje, które były operatorami tych różnych programów i rozdzielały te środki, to ja tutaj nie do końca rozumiem, na czym ma polegać różnica. Czy na tym, że ma być właśnie taki jeden ośrodek,